to nasze życie i cierpliwości dobra. Dziękuję Bogu za każdą chwilę, którą słyszę przez Radio Maryja i jestem wdzięczna, że to radio istnieje. Byłam na marszu, kocham wszystkich ludzi, którzy słyszą mnie. A to tylko mówi Grażynka z Tarnobrzega. Pozdrawiam ojca. Ściskam serdecznie, całuję ojca Rydzyka za to, że sprawił, że to radio istnieje. Za to, że my możemy się łączyć w tym radio i że jesteśmy. To, że jesteśmy Polakami, to możemy być dumni i mam nadzieję, że wszyscy Polacy wrócą do Polski. Moje dziecko jedno, bo Kasia jest tam w Londynie. Prosimy, panie Rafale. Ja to się modlę bardzo gorąco, żeby pan dał znak, żeby tą
Я надеюсь,
Zobaczymy.
ciężkie słowa, które mamy nadzieję, że zmienią się. Ta sytuacja się zmieni, że te osoby, które nas zraniły, czy w jakimś wymiarze doświadczyliśmy nie tego, co spodziewaliśmy się, czy powinniśmy się spodziewać, czy czego doświadczyć, ale za te słowa i uznania, i wdzięczności, i dobra dziękuję. Rozmawialiśmy dziś o lekarzach, o służbie zdrowia z racji świętego Łukasza, ewangelisty, patrona służby zdrowia. Dziękuję jeszcze raz.
nie przeprowadzone zgodnie z godnym harmonogramem, można tak ważną sprawę zrealizować w ciągu 5 tygodni. Czasu tylko trzeba chcieć. W 2007 roku był przygotowany przetarg na dostarczenie samolotów do Vladivostoku. Gdyby to platforma kontynuowała, nie zerwała, to pewnie nie doszło do tragedii smoleńskiej. Jednocześnie redystrybucja przez budżet Unii Europejskiej wynosi niewiele ponad 1% rocznego PKB.